Ma być widać łączniki teraz, no. Nagrywasz? 3, 4. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony redaktor Danieluk. Redaktor Łasiński. Radio Belfer. Na Poland Road. Ready. 3, 2, 1, tar. No to co, nagrywamy? Okej, okay. O edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Słuchajcie, nadajemy się z nietypowego miejsca. Właśnie skończyła kolejna kapela grać, mamy nadzieję, że nas słychać. Najpierw opowiemy wam o tym, dlaczego my tutaj jesteśmy, co nas przyciąga w to miejsce kolejny rok. Tutaj młodego człowieka przyciąga to już tak naprawdę trzeci raz. Nie przyciąga trzeci raz akurat ja. Poland Rock, ale też generalnie WOŚP od bardzo, bardzo dawna. A tak. Właściwie od 99 roku, jak się urodziła moja córka i zobaczyłem, jak leży w inkubatorze z serduszkiem. To było to. No, a słuchajcie, mnie to przyciąga trochę dłużej, ale prawda jest taka, mamy operatora tam tutaj, mój syn Seweryn operuje, więc teraz będzie przechodził między słonecznikami. To nie przewróć się, Seweryn. Prawda jest taka, że będziemy też tutaj robili wywiady z osobami, które tutaj są po prostu, żeby posłuchać, dlaczego oni przyjeżdżają, w ogóle jakimi uczniami byli w szkole, kim są i kim byli. O tolerancji w szkole porozmawiamy sobie, przecież ten festiwal kojarzy się z tolerancją, więc jak zobaczymy. Jak swoją szkołę, nauczycieli. Więc dzisiejszy odcinek specjalny z Poland Rock, Radio Belfer zaprasza do odsłuchu. Tak jest. Czekamy na was, wpadajcie do nas, klikajcie, mówcie, czy wy jeździcie na Poland Rock, czy nie jeździcie, czy wspieracie orkiestrę, czy nie. I chwalcie się, jakimi wy byliście też uczniami, bo to też jest ważne. Miłość, przyjaźń, rock and roll! Yeah! No i więc tak, Poland Rock 2024. Ja może powiem, kiedy trafiłem... Tysiące ludzi! Tysiące ludzi. W Czaplinku, na lotnisku. Ale ja pierwszy raz przyjechałem na... To był jeszcze wtedy Woodstock i to był Kostrzyn. Kostrzyn nad Odrą. Nie załapałem się na żary. Mama mnie nie puściła, jak byłem, to były czasy licealne. Po raz pierwszy byłem na czasach studenckich i zauroczyło mnie w tym festiwalu jedno. Swoboda, tolerancja i to, że wszyscy do wszystkich się uśmiechają. I ja pamiętam, że tu czułem się w takim miejscu, które chciałbym, żeby było Polską na co dzień. Po prostu ludzie, po prostu wszyscy siebie szanowali, przybijali sobie piąteczki i mówię, ja tu będę wracał co roku, więc naprawdę praktycznie co roku. A ja mam wrażenie, że pierwsze festiwale były też troszeczkę inspirowane Jarocinem, bo w Jarocinie też była podobna atmosfera. Ja co prawda nie byłem wtedy jeszcze studentem, ale byłem, że tak powiem, podstawowym licealistą, klasa pierwsza, druga i na Jarocinie było troszeczkę może bardziej niebezpiecznie, tam chodziło o coś innego, ale też był rok, ale też było super, byli wspaniali ludzie i długie, długie lata nic i dwa lata temu, czyli trzeci festiwal. No tak, bo to jest, przyjechaliście po pandemii. Tak, po pandemii żeśmy przyjechali tutaj i też żeśmy się zachwycili właśnie tym, że ludzie się śmieją do siebie, że ludzie sobie gadają. Tutaj raz, to nie będziecie chcieli wyjeżdżać, ale... Przyjechaliśmy z kimś jeszcze, prawda? Tak, tak, mamy tutaj. Nie wiem kogo, ale mamy. Mamy specjalną gościnę, która przyjechała z bardzo daleka, bo z Zakopanego. I za chwilę będziecie mieli pierwszego gościa przed radioodbiornikami, przed głośnikami, przed ekranami. To będzie Ewa Kępska, która i właśnie przedstawiam. Przyjechała. Proszę bardzo. Nasza Ewa Kępska, Ewa i jej teatr. Ewa i jej teatr, ale pierwsze pytanie jest takie. Dlaczego pani przyjeżdża na Poland Rock z tak daleka? Bo mam bilety co roku kupione przez Dawida Łasińskiego. Tu musimy powiedzieć jedną prawdziwą rzecz, że Ewę ciężko było namówić, ale jak powiedziałem, że bilety zostały kupione, to powiedziała, no dobra, jak już kupiłeś, to przyjadę. Wkręcił więc mnie. Została wkręcona i od tego momentu jest łatwiej ją wkręcić. To prawda, jest naprawdę cudowna atmosfera i przyjeżdżam dla nich, z nimi i dla tej cudownej atmosfery, która jest tutaj. Czy lubisz tą muzykę, czy bardziej góralskie przyśpiewki? Bardziej góralskie przyśpiewki. Czyli tutaj jesteś bardziej dla ludzi niż dla muzyki? Tak. Stąd te korki też w uszach, tutaj te zatyczki masz? Tak. Nie powiem. Jezu, Ewa! Korzystając z okazji, że jest z nami oto tutaj bardzo zdolna nauczycielka, którą poznaliśmy jakiś czas temu się my kiedyś w grupie Super Belfrzy, uwaga, chciałbym zadać ci bardzo intymne pytanie. Nie. Co dla ciebie oznacza tolerancja w szkole? Tolerancja, no to na pewno po pierwsze to jest różnorodność i tolerancja dla mnie to jest otwartość. A w szkole jak to zrobić? Bardzo prosty sposób. Rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. I uczyć od małego poprzez rozmowę na trudne pytania, których po prostu nie omijać ich szerokim łukiem, bo często zdarza się tak, że rodzice omijają. Przychodzą dzieciaki i mówią, że zobaczyły na przykład na plakacie zarodki, które według nich to jest zabijanie dzieci. No więc wtedy siadamy i rozmawiamy.
Następny taki... Nie omijamy tematów, albo na przykład jedno dziecko mi się skarży, że kolega nazwał go gejem. No to siadamy i zaczynamy rozmawiać, co to takiego jest. Więc myślę, że w ten sposób, tylko przez rozmowę i wzajemne, aktywne słuchanie się, to jest podstawa. A czy szkoła jest tolerancyjna, mogłaby być bardziej? Jak to czujesz? Myślę, że to wszystko jest sprawa indywidualna i zależy od każdego nauczyciela i nauczycielki. I od uczniów, i od rodziców. I od uczniów, oczywiście, że tak. Ale jeżeli ma wrażenie, że jeżeli rodzicom wytłumaczy się i jeżeli ja powiem, że dzisiaj rozmawiałam z ich dziećmi o tym, nie narzucając ich swojej woli, tylko powiedziałam na przykład, jak to wygląda z medycznego punktu widzenia, na przykład o tych zarodkach, o których powiedziałam, a Państwu zostawiam interpretację tego i macie wolną wolę, jak chcecie wychować swoje dzieci, to rodzice to przyjmują i wiedzą, mają na tyle zaufanie, że wiedzą, że ja nie narzucam swoich poglądów, tylko po prostu przedstawiam im fakty i rodzice idą w to. Pięknie. To teraz na szybko. Jakim byłaś uczniem w szkole? Jeszcze raz. Jakim byłaś uczniem w szkole? Uczniem byłam takim, że jak jechałam na kolonie, to dostawałam zawsze dyplom za aktywny udział w życiu kolonii, a nigdy za wzorowe zachowanie. I takim byłam uczniem też. Brawo. Ulubiona pani albo pan profesor? Ulubiona pani to pani Danuta Górska z klasy edukacji wczesnoszkolnej. Cudowna nauczycielka. A ze szkoły średniej kilku, a tak jednym z nich to nauczyciel WF-u Andrzej Szczepanik, który dobrze się miewa i trzymam za niego kciuki, żeby nadal się dobrze miał. Dwójeczka wtedy jeszcze, tak? Była jedynką, tak. Czyli najbardziej przerażająca, po której się popłakałaś i uważałaś, że była niesprawiedliwa? Nie pamiętam takiej. Piąteczka, czyli dzisiejsza szósteczka, najlepsza? Dzień dobry. Z której byłam najbardziej tak, dumna. To na koniec roku, kiedy dostałam z WOS-u. A uwaga, którą pamiętasz najbardziej, którą ci wpisali nauczyciele? Nie pamiętam. Pamiętam tylko uwagę mojej siostry, która dostała uwagę, córka nie lubi sałaty. O, i to jest uwagi. To były uwagi. Dziękujemy. Dziękujemy. Polendrowska, piąteczka. Panowie, skąd ten pomysł? No, bo trzeba żyć nadzieją, trzeba dawać nadzieję, on mi daje. Bycia właśnie na Olsoku i to jest najlepsze. 20 lat opracowywany sprzęt, który w końcu tak, to na marsz finał i działa. Tak, czyli ja rozumiem, że to jest przynęta. Tak. A ty jesteś kierownikiem. Tak. Ej, jucha, ba. Dla mnie to jest nadzieja, nie przynęta. Ja godzin za marzeniami. Dobra, pytanie pierwsze, jesteśmy nauczycielami. Jakimi byliście uczniami w szkole? Najlepszymi. Najlepszymi. Chcecie pozdrowić swojego jakiegoś nauczyciela, który jeszcze was pamięta? Nas się nie da zapomnieć, to ja wszystkich pozdrowię. Moi nauczyciele nie chcą mnie pamiętać, więc nie będę pozdrawiał. Bawcie się dobrze, cześć. Do zobaczenia. Szerokiej drogi i żebyś w końcu dopędził. A teraz, słuchajcie, wyjątkowo spotkaliśmy Mateusza. Mateusz jest jeszcze moim aktualnie uczniem, bo jeszcze pracuję w szkole, ale to prawda są wakacje. Mateuszu, powiedz mi, który to twój raz na Poland Rock? Jest to mój pierwszy raz na Poland Rocku, aczkolwiek mogę powiedzieć szczerze, że nie żałuję, że tu przyjechałem. Jak to się stało, że mama pozwoliła mu przyjechać? No mama postanowiła razem z nim przyjechać. Też pierwszy raz? Też pierwszy raz. O kurczę, jak wam się podoba? Podoba się? Bardzo. Dobra. Bardzo głośno i bardzo pozytywnie. No nic dziwnego, jak masz się takiego... I bardzo kolorowo. Trzeba być kolorowym, tolerancyjnym. Tak. Mateusz, ja mam jeszcze do ciebie jedno ważne pytanie. Tak. Uważaj. Co jest ważne w szkole? Co jest ważne w szkole? No przede wszystkim nauka, ale dobra. A naprawdę? No właśnie, tak naprawdę. Przede wszystkim ludzie, tak. Dobra zabawa, czerpanie radości, chęci, etc. A powiedz mi, bo ja znam tego gościa, tak. On umie uczyć chemii? Umie jak najbardziej. Ogarnia? Bardzo dobrze ogarnia, bardzo dobrze uczy chemii. To jest grzeczny uczeń, zawsze tak, był miły. Gdyby były wystawiane świadectwa, miałbyś szóstkę. No ba. Może nie szóstkę, ale... A co jest według mamy wam najważniejsze w szkole? Współpraca, zachęcanie do rozwijania skrzydeł i zwracanie uwagi na potencjał uczniów. I umożliwianie im rozwijanie tego potencjału. O. Rozwijasz, Mateusz, potencjał w swojej szkole? Raczej tak, sądzę, że tak. Szkoła na tym bardzo korzysta. A ty korzystasz? Jak najbardziej. Co chwila nowe doświadczenia, co chwila coraz więcej doświadczenia dla mnie i naprawdę nie żałuję. Życzę wam wszystkim, żebyście mieli takich uczniów jak Mateusz i takich rodziców jak mama Mateusza. Tak jest. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję.
piąteczka. Jak masz na imię? Ula. Michał. Dobra, pytanie jest podstawowe. Co pamiętacie ze szkoły? Co pamiętamy ze szkoły? Traumę. To fajnie, bo my jesteśmy właśnie nauczycielami, robimy podcast dla nauczycieli, opowiedz o tej traumie. O Jezu, moja trauma jest trudna, bo głównie chodziło o rówieśników, ale też nauczyciele byli, jacy byli. Wiele historii można usłyszeć. Coś dobrego ze szkoły? Coś dobrego ze szkoły. I tutaj jest piiii. Czy szkoła 5 minut później. Nie jest tolerancyjna. A mogłaby być bardziej? Oczywiście, że mogłaby być bardziej. Każde miejsce mogłoby być jeszcze bardziej tolerancyjne. Michał, a co ty myślisz o szkole? Znaczy, czy... Kurde, ciężkie pytanie, bo to było dość dawno, ale w sumie... Kojarzę raczej szkoły tak bardziej średnio, nie? Ani nie mam jakiejś traumy z niej, ani też tak jakoś specjalnych... W sumie poza kółkiem teatralnym, w którym uczestniczyłem, to tak jakoś... Nie bardzo, za bardzo mam jakichś takich dobrych wspomnień, nie? Ale tak neutralnie raczej traktuję szkołę, nie? Uważam, że szkoła powinna być... Znaczy, szkoła jest ważna, uważam, że kształcenie ogólnie jest ważne. Ale jakoś tak nie wiem, wydaje mi się, że za mało po prostu... O, wiem, co źle kojarzę ze szkoły. Próbowałem podchodzić do egzaminu maturalnego z chemii i po prostu mnie strasznie olali. Po prostu byłem jedyną osobą, która chciała do tego egzaminu podchodzić ze swojego rocznika. I strasznie mnie olali po prostu z tematem. Nauczycielka od chemii w ogóle nie była na lekcjach. Ale to dobrze trafiłeś, bo to jest właśnie chemik. Ja jestem nauczycielem chemii, dokładnie tak. Więc mam kanał na YouTubie, więc jak będziesz chciał podejść drugi raz kiedyś, to sobie wpisz pan Belfer. Ja chyba oglądałem twoje ten w zeszłym roku, bo ja w zeszłym roku już podchodziłem do matury. No w zeszłym roku podchodziłem już do matury i oglądałem właśnie filmiki na YouTubie i możliwe, że chyba też trafiłem właśnie, nie? No widzisz, dokładnie tak. No i ten. I udało się? Nie udało się, ale wiesz co? Nie udało się i tak, miałem przez 8 miesięcy cały materiał ogarnąć, to i tak mi się wydaje, że 27%, które uzyskałem, to i tak jest jestem z czasu, nie? Bo... tak jest fajny wynik. No i tak jest fajny wynik, dlatego się nie poddaję, po prostu w przyszłym roku podchodzę drugi raz i... Dlaczego jesteś na Poland Rocku? Bo kocham to miejsce, to jest mój dom. A który raz tu jesteś? Trzeci. A co ci się w nim najbardziej podoba? W Poland Rocku? No. Ludzie, miłość, ogólnie ludzie... Kochają się wszyscy razem, no nie ma, znaczy są, zdarzają się jakieś pojedyncze przypadki nienawiści, ale to są naprawdę skrajne przypadki jakieś tam, ale ogólnie ludzie, którzy współczują sobie, czują po prostu samą emocję. Czyli przyjeżdżamy tu dla tej dobrej energii. Tak, przyjeżdżamy tu dla dobrej energii. Ludzi. Ja jestem osobą niepijącą od 6 lat, a i tak naprawdę potrafię się tutaj odnaleźć, pomimo że to jest jakieś dla mnie zagrożenie, ale naprawdę potrafię się tutaj odnaleźć i po prostu ta energia jest mi potrzebna. Nie? Epicko. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Bardzo. Cześć. Cześć. Piątka. Piąteczka, hi-fi. Cześć, na razie. Mam nadzieję, że będę pamiętać, że sprawdzić paszporterię. Tak, na razie, zapraszamy. Tym razem wyjątkowymi gośćmi naszego podcastu są moi... Synowie pana Belfra. Dokładnie tak. Czyli Seweryn? Prywatni synowie. I? Tymek. Seweryn i Tymek. Seweryn, masz lat? 12. Tymek? 10, niedawno skończone. Powiedz mi, który to już twój raz na Woodstocku, czyli na Poland Rocku? Trzeci. A twój? Drugi. Drugi, dobra. Pytanie podstawowe jest takie. Sewo, co lubisz w tym miejscu? Atmosferę i taki luzik. A Tymosław? Ja podobnie i to, że nie trzeba tu się przejmować, że coś źle zrobisz. Czyli jest swoboda jednym słowem? No, dokładnie. Jest fajnie, nie ma się czym przejmować. A Seweryn chodzi, bo to wam zdradzimy tajemnicę, teraz właśnie Seweryn trafił do 6 klasy szkoły podstawowej. Sewo, który przedmiot jest twoim ulubionym? Mam takie dwa. Z takich, no, takich najnormalniejszych, a nie jakiś WF czy WDZ, to jest historia i geografia. A kolega idzie teraz do klasy czwartej chyba, co? Dokładnie. I co, w czwartej klasie zaczynają się przedmioty? Historia, jak to miało? Biologia, fizyka. A powiedz mi jedną rzecz. Teraz miałeś jedną panią, nie? W klasie w edukacji wczesnoszkolnej. Tak, plus panią od Anglika i religii. To tak. A boisz się tego, że będą nowi nauczyciele? Tak, bo lubiłem bardzo moją panią. Czy warto chodzić do szkoły? No myślę, że warto. Mimo, że nie sprawia to dużej przyjemności, to otwiera duże możliwości na przyszłość. Tymek, a ty lubisz szkołę?
Bardzo, dlatego że mogę, choć nie aż tak, ale fajne jest to, że mogę się spotkać z kolegami i no i mogę odpocząć od brata, bo w sensie jest to bardzo fajne, ale spędzam nim, jestem z nim codziennie, więc po prostu. Czyli szkoła jest fajna, bo nie ma brata i może się spotkać z kolegami. A co jest z nauką? Lubię WF. Jakbyś mógł coś zmienić w szkole, to co byś zmienił, Seweryn? To, że nauczyciele rozmawialiby z uczniami jak równymi sobie. Okay. Brawo! Uczniowie mają rozmawiać z nauczycielami, nauczyciele z uczniami. A ty, jak co by zmienił w szkole? Przerwa dla wszystkich? Nie. Ale w jakim sensie? No nie wiem, no tylko przerwa, żeby była w szkole, tak? No nie, no bo tak byś niczego się nie nauczył na przyszłość. Nie wiem, no na pewno bym zmienił godziny, bo niektórzy trafią na jakąś szóstą, piątą. No albo chyba żeby nie się... na piątą. To już no, chyba no, nie. No przesadziłem. No żeby po prostu trochę inne godziny były, żeby częściej się zmieniały. Może. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. A ze mną Marika. Tak się okazało, że przed chwilą podbiegła do mnie, żeby sobie zrobić ze mną zdjęcie, bo zna mnie skąd? Z YouTube'a. Dokładnie tak. Uczysz się ze mną? Chemii. I teraz mam pytanie do ciebie, takie najważniejsze. Powiedz mi, czy szkoła jest fajnym miejscem? Można tak powiedzieć, że raczej tak. Jestem raczej na tak, już mieszanie. A jakbyś mogła w szkole coś zmienić, to co byś zmieniła w szkole, żeby była jeszcze fajniejszym miejscem? Może nie, nastawienie niektórych nauczycieli. A co robisz tutaj na Polendroku? Przyszłam słuchać muzyki. Okej. Okay. A który to jest twój raz na Polendrok? Drugi. A co najbardziej podoba ci się na Polendroku? Wszystko. Wszystko jest super. Jakie masz marzenia? Będziesz zdawała maturę z chemii, a może z jakichś innych przedmiotów? Niestety zdecydowanie nie chemia. Jeszcze nie wiem. Okej. Okay. To wszystkiego dobrego w takim razie życzę. Dziękuję bardzo. Piąteczka. Miłego dnia życzę. Dzięki. Cześć Julian, piąteczka. Chodzisz do szkoły? Tak. Powiedz mi, do której klasy? Trzeciej. Podoba ci się szkoła? Tak. A co mogłoby być w szkole jeszcze fajniejsze? Matematyka. Lubisz matematykę? Tak. A powiedz mi, uwaga, który nauczyciel jest najfajniejszy? Moja pani. Twoja pani. A co w niej jest najfajniejszego? Że uczy. A powiedz mi, czy na przykład lubi z tobą rozmawiać? Tak. A ty lubisz z nią rozmawiać? Tak. A podoba ci się tutaj na festiwalu? Tak. A dlaczego lubisz tu przyjeżdżać? Nie, my tutaj za bardzo nie przyjeżdżamy, tylko jutro, bo chcę pograć. O, jest pierwszy raz tutaj. No dobrze, pięknie. Podoba ci się muzyka? Tak. A ludzie są fajni? Tak. A przyjedziesz jeszcze? Tak, jutro. Cudownie. Piąteczka? Ja też. Dobra. To teraz z tobą możemy chwilę porozmawiać? Tak. Jak masz na imię? Lilia. Cześć Lilia. Powiedz mi, do której klasy wchodzisz? Do ósmej. Co podoba ci się w szkole? W szkole ogólnie mi się podoba, że nauczyciele są otwarci i rozmawiają z uczniami. Fantastycznie. A co poprawiłabyś w szkole? Co mogło być lepsze w szkole? Znaczy materiał trochę jest po prostu wygórowany i mógłby być ten materiał taki nie ciężki, że nie ma za bardzo czasu. A czy lubisz chemię? Chemię? Tak, lubię. Bo jakbyś miała problem z chemią, to możesz poszukać na YouTubie pana Belfreu, czy chemii na YouTubie, więc możesz sobie posłuchać. Czy masz już wybraną swoją szkołę ponad podstawową? Czy wiesz, gdzie będziesz chciała iść? Tak, mam już. A zdradzisz nam tajemnicę, co to za szkoła? Szkoła policyjna. Co cię ciągnie do szkoły policyjnej? Lubię ten. Zauważyłam, że policjanci starają się naprawiać świata. Ja to bardzo lubię. To trzymamy za ciebie kciuki i przebij piąteczkę. Dzięki, cześć. Jesteśmy tutaj na naszym chodniku woodstockowym, a moim gościem teraz jest... Maniek. Maniek, ile masz lat? 35. Czyli szkołę skończyłeś dawno temu? Dawno temu. Jak ją wspominasz? A całkiem dobrze, no były te dobre lata, niestety raz giblowałem, ale... Komu się nie zdarza? Nie zdarza się każdemu, nie? Czy tak naprawdę przedłużyłeś sobie pobyt w szkole? Tak ci się podobało? Przedłużyłem. Tak bardzo mi się podobało, że sobie siedziałem rok dłużej, tak jest. A który przedmiot ci się tak najbardziej podobał, że to z niego przedłużyłeś sobie? Chemia. Co ty gadasz? A ja uczę chemii na YouTubie. Czyli zobacz, takie czasy by były teraz, że mógłbyś puścić sobie na YouTube, byś się pouczył i nie miałbyś tego przedmiotu. Ale ty chciałeś po prostu dłużej szkoły. Za tamtych czasów YouTube nie był tak dobry. Nie był tak dobry. Za tamtych czasów to YouTube'a się oglądała dla kotów. Dokładnie. Tak jest. Powiedz mi, co wspominasz ze szkoły dobrego, a co złego?
Ze szkoły wspominam, to znaczy właśnie o co się pyta, nie? No bo jak czujesz? Jeżeli chodzi o lata, czyli tam podstawówka, gimnazjum, liceum, nie? No to podstawówka, no to poznawanie ludzi, no bycie dzieciakiem po prostu, gimnazjum, no to właśnie poznawanie, właśnie rozszerzanie swojego właśnie światopoglądu, jeżeli chodzi o to, co ciebie gdzie i jak interesuje, a liceum, no to już tak powoli decydujesz, co chcesz właśnie robić. Mhm. I ja w liceum właśnie poszedłem na bardziej językoznawstwo, angielski i niemiecki. Z niemieckiego zostałem zwolniony w pewnym momencie, bo nauczycielka powiedziała, dobra, umiesz lepiej niż ja, więc ten. No po prostu jest dużo rzeczy, które miło wspominam, jeżeli chodzi o naukę. Niestety nie byłem tą białą owcą. Uczyłem się tak, żeby zdać. To jest najlepsza metoda. Tak jest. Ale to ci mówi nauczyciel. Chemii. W ogóle nauczyciel. Tak, ucz się tak, żeby zdać, a nie żeby spędzić życie nad książkami. Tak jest. Nie, ja szczerze powiem, no ja szkołę miło wspominam, nie, ponieważ teraz właśnie jako osoba, która pracuje, bardzo miło to wspominam, te czasy, tak. Gdzie moją jedyną zatroską życiową to było tak, muszę zrobić zadanie domowe. Żeby życie było tak skomplikowane jak kiedyś, nie? Tak jest, tak jest, no. A co robisz teraz tutaj na Poland Rocku? Który to jest twój raz na Poland Rock? To jest mój 25 raz na Poland Rocku. No to weteran. Tak jest. To jest mój 25 raz. Byłem na ostatnim w Żarach, na wszystkim w Kostrzyniu, na covidowym, jak się odbywa tylko i wyłącznie przez internet. I tak pojechałem do Kostrzynia i wylałem piwko na polu. Pojechałem do znajomego, do Szczecina akurat. To się zatrzymałem, wylałem piwko, nie, i wróciłem, nie. No i co mnie tutaj sprowadza? Ludzie mnie tutaj sprowadzają, bo mogą sobie, są gwiazdy, są naprawdę gwiazdy, są koncerty, które mnie interesują w tym roku, ale jednak to jest to, że na przykład tak jak ty podchodzisz do mnie, ej, chcesz mieć interwiu, czemu nie? Nie? I, wiesz, tak. I gadamy sobie, jest fajnie. Czyli płynąca strumieniami tolerancja się przyciąga na Poland Rock? Moim osobistym zdaniem tak, no ja powiem to tak, ja jestem osobą, która lubi się przebrać w różne jakieś tam dziwne kostiumy, które są, nie wiem, tam powiedzmy bardziej wyzywające albo coś w tym stylu, czy tam po prostu śmieszne. I czy bywasz na Pyrkonie? Na Pyrkonie, tak byłem. No właśnie. Byłem na Pyrkonie, mieszkam we Wrocławiu, teraz to tam właśnie na Dniach Fantastyki też bywam. Ogólnie ja przyjeżdżam na Woodstock dla ludzi. Dobra. A powiedz mi, czy chciałbyś, żeby szkoła była trochę bardziej tolerancyjna, właśnie żeby szkoła wyglądała tak jak te tutaj chodniki, po których się poruszamy, że wszyscy mogą wszystko i nikt się nikomu nie dopierdziela? Jeżeli chodzi o moje prywatne zdanie, no to właśnie jeżeli chodzi o takie stare wychowanie, to jest troszeczkę. Bo jeżeli chodzi o teraz właśnie o to, że wycofali zadania domowe, no to nie, to nie powinno się zgadzać, chociaż to jest plus dla nauczycieli, ponieważ nauczycieli robią to po godzinach, nie, nikt im za to nie płaci, ja to kompletnie rozumiem. To trzeba znaleźć jakiś właśnie balans pomiędzy tym, ale żeby wycofać zadania domowe, nie. Tak samo jak właśnie z tego, co ja właśnie rozmawiam ze znajomymi, którzy mają dzieci, które już są w wieku takim, że właśnie chodzą do podstawówki, gimnazjum, no to jest za łatwe, że to tak powiem. I po prostu szkoła ma kształtować ludzi, kształtować ich właśnie wiedzę i też właśnie mentalność, charakter. A niestety, nie chcę używać brzydkich słów, ale no niestety, no jak ja patrzę na naszą dzisiejszą młodzież, nie, albo młodzież, która właśnie będzie wychodzić z tych szkół, no to jest takie, no. Wiemy co. No. Wiemy co, nie kończ, wiemy co. Czyli szkoła powinna być jednak wyzwaniem. Tak jest, szkoła powinna cię uczyć. Szkoła powinna być taką pracą przed pracą, moim zdaniem, właśnie, że powinieneś właśnie nauczyć się, że musisz wstać o tej ósmej, to znaczy siódmej, iść właśnie do szkoły, robić to, robić tamto, inne tam takie, spotykać się z znajomymi, inne tam takie, w pewnym momencie właśnie idziesz na papieroska sobie, nie, czy tam dorastasz, poznajesz nowych ludzi, przeżycia, inne tam takie, a jeżeli właśnie idziemy w stronę tego, że system edukacyjny ma być za łatwy, no to dobrze wiemy, jakie dzieci się będą w ten sposób wychowywać. Nie? Dziękuję ci za twoje zdanie, dzięki i dobrej zabawy na Poland Rock. Nara. Do następnego. Dzięki, Marek. Radio Belfer, z nami Igor Tuleja. Dzień dobry.
Mamy takie pytanie, bardzo proste. Czym powinna być tolerancja w szkole? Bo o tym dzisiaj kręcimy na Polendroku odcinek. Wydaje mi się, że no, powinniśmy na pewno w szkole uczyć o tolerancji, a tolerancja to jest coś takiego, akceptujemy innych, akceptujemy poglądy, których może sami do końca nie podzielamy, ale jeśli te poglądy nikogo nie obrażają, nie naruszają niczyjej wolności, jak najbardziej możemy je akceptować. W ramach edukacji obywatelskiej ma być też w szkołach wprowadzona edukacja prawnicza, tak? Czyli o prawie. Czy to jest dobry pomysł? Jak najbardziej. Myślę, że takiej wiedzy nigdy za dużo. Powinna być w szkole. Dobra, a teraz coś lżejszego. Najlepszy nauczyciel, którego pamiętasz w szkole? O Boże. Myślę, że miałem to szczęście, że było kilka takich osób. Miałem szczęście do nauczycieli. Kilka osób mogę wymienić. Tak. Ocena najgorsza, którą otrzymałeś, którą uważasz, że niesłusznie otrzymałeś. Pamiętasz taką? Wydaje mi się, że kiedyś dostałem w szkole średniej z łaciny 0, ale to chyba było 0 za podpowiadanie. Uważam, że to było niesłuszne i krzywdzące. Okej, okay. Dwa słowa do nauczyciela, którego pamiętasz najlepiej? Dziękuję za trud i za pracę, którą włożył w moją edukację. Wyszło jak wyszło, ale myślę, że powinienem być bardzo wdzięczny. Okej, okay, dziękujemy serdecznie. Polendrok, sędzia Igor Tuleja. Dziękuję. I uwaga! I proszę Państwa, najważniejsza osoba. Radio Belfer spotkał w końcu żonę pana Belfra. Pani Ewo, co panią najbardziej fascynowało w szkole? Dzień dobry. W szkole najbardziej fascynowały mnie wszystkie przedmioty ścisłe. A bardziej konkretnie? Chemia. A chemia czy chemik? Okazało się, że jedno i drugie jednocześnie. Dobra, najbardziej niezasłużona ocena, którą dostałaś. Jaka to była i za co? Niezasłużona? Chyba matura z biologii. Za mało czy za dużo było? Trochę za mało. Uważasz, że powinno być więcej? No. Dobra, a teraz czy ty byłaś dobrą uczennicą, taką grzeczną, szóstkową, wzorową, czy jednak taki trochę diabełek w oczach? Jeśli moja mama tego będzie słuchała, to chciałam powiedzieć, że byłam dobrą i grzeczną uczennicą. A jeżeli mama nie będzie słuchała? No to tam trochę się gadało na lekcji. Najdziwniejsza uwaga, którą dostałaś w szkole? Że nie zmazałam tablicy jako dyżurna. Dziękuję. Dziękuję. Powolutku, chyba będzie to nasze ostatnie wejście. Paru gości różnych było. On podobno ma dobre serce. Podobno. Czego się dowiedziałeś o tolerancji? Wiesz co, ja przede wszystkim dowiedziałem się, rozmawiając z różnymi osobami, że starsi dobrze wspominają w miarę szkołę, ale ci młodsi na przykład mają marzenie na temat tego, żeby szkoła, żeby byli bardziej wysłuchiwani przez nauczycieli. Więc ja myślę, że z czasem zapominamy o tych złych rzeczach ze szkoły i ją dosyć dobrze wspominamy. Takie ja mam poczucie. Tutaj bardzo różni ludzie różnie odpowiadali i mówię, w zależności od tego, w jakim wieku osoby zapytasz. No, czyli przyjąłeś założenie, że z wiekiem zapominamy o złych rzeczach, a pamiętamy o dobrych. Na szczęście szkoła się nie zepsuła, tak? Bo można to też odczytać, że starsi wspominają szkołę dobrze, bo szkoła była jednak inna. Zależy, kogo wmontujesz w ten odcinek Radia Belfer, bo ja rozmawiałem z takimi osobami, które mówiły tak i tak, ale wybór, wiadomo, odcinek nie zmieści wszystkich, bo tutaj sporo osób spotkaliśmy po drodze. I teraz, proszę Państwa, ode mnie podobno ma zależeć, jak ten odcinek wygląda, nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak ciężko będzie go zmontować, ale postaramy się. Teraz już udając się powolutku na Gwiazdę Wieczoru, na dużą scenę do Komy, kończymy ten temat. Cały czas, zobaczcie, tu będzie przybitka. Pełno ludzi, uśmiechniętych ludzi, to jest chyba najfajniejsze. Ja myślę, że tak, nie było żadnego problemu z tym, żeby ktoś podszedł do mikrofonu, powiedział co myśli, nie krępował się, wszyscy chcą mówić i każdy ma prawo do swojej opinii, a ty z kolei wyczekałeś i miałeś już okazję porozmawiać z bardzo ważnym gościem. No, z bardzo ważnym gościem dla mnie osobiście, ale to już prywatne sprawy, może kiedy indziej, może poza anteną. Oczywiście chodzi o Igora Tuleję. Znacie go na pewno, kojarzycie.
dla mnie osobiście jest to autorytet tego, jaki powinien być facet, czyli nie dawać się, być odważny i mówić zawsze swoje zdanie. Podoba się na Polendroku? Bardzo się podoba. Dziękujemy. Jak widzicie, można kogoś zaczepić, zapytać i wszystko jasne. Idziemy na komę, kończymy. Redaktor Łasiński. Redaktor Danieluk. Do zobaczenia za rok, może na Polendrok. Radio Belfer, odcinek specjalny o tolerancji i o Polendroku. Cześć! Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer.